Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Euro Truck Simulator 2. A przed nami bardzo ciekawe zlecenie, bo pojedziemy sobie z Budapesztu do Timișoara, czyli do Rumunii. Będziemy już wieźć zbiorniki ciśnieniowe, dostaniemy 6386 euro i będziemy jechać Mercedesem Benzem. No. Tylko żeby mnie nie okradli tam mędy. Jedziemy. I ruszamy z Budapesztu do Timișoara, czyli Rumunia. Nie wiem, jak to się wymawia miasto, ale mniejsza o większość. Idziemy z Węgier do Rumunii. Mercedesem Benzem. I tyle wiem. Pewnie przy okazji po drodze może jakąś miejscowość odkryjemy. Dobra, czekamy na zielone. Jest zielone. I ruszamy. Więc już tu przygoda z ETS-em się rozwija bardzo dobrze. Już niektóre poznaliśmy regiony świata, Europy, no. Teraz jedziemy do Rumunii poznać pierwsze miasto. Co? Manda, aj, tam był radar, ja pierdzielę, nie zauważyłem. Dobra. Ciśniemy z tego Budapesztu do tej Rumunii. A i sprawdziłem mecz McHale. Wygrała po chwili. Raczej wygra drugiego seta. A my ciśniemy do Timișoara, czyli Rumunia. Widzę, że Mercedes się świetnie rozpędza, już 105 na blacie, 105. A w sumie 12 ton, tylko wieziemy tych zbiorników ciśnieniowych. A łano kasę zarobimy. 6000, ponad 6000 euro. Pewnie trochę expa też wpadnie. Gitara, ciśniemy. O, i mandat kolejny. Chyba ten frak skończy się na mandatach i tyle zarobimy. Ale zobaczymy. Nie, muszę uważać trochę. Na razie prosta droga, więc można cisnąć. Po tych Węgrach. Węgrzech. I do Rumunów. Tylko wjedziemy do Rumunii i zostanę okradziony. Ta prędkość już jest zawrotna, jak widzimy. Pędzimy 136 km na godzinę. Wymijamy wszystkich jak pachołki, żeby
to się źle nie skończyło. Ja tu jednak przyhamuję trochę. Tu nie ma miejsca na taką jazdę. Ze względu na to, że nawet nie mam jak wymijać. Jeszcze 164 km zostało. Jak widzimy, szybko idzie na tym frachcie. Oczywiście po tym frachcie zobaczę, czy rzeczywiście ten Wasek Pospiszwil wygrał tego seta. Synek, no jedź, kurde, ale ty się bawisz. No jeszcze zostało połowa tego, co mieliśmy do przejechania praktycznie. No, synek, tylko nie na moją drogę. Dobrze. Wyprzedziliśmy go i ciśniemy. Bo Rumunia odkryto miasto Szeged, czyli miasto praktycznie graniczące z Rumunią. Jesteśmy blisko granicy rumuńsko-węgierskiej. I przy okazji odkryliśmy miasto nowe. Ciśniemy. Czekam na tą granicę węgiersko-rumuńską. Wtedy będę wiedział, ile jest do Timișoara, czy jak tam, do tego miasta od granicy. Chyba tu już jest granica, z tego co mi się wydaje. To jeszcze nie tu. Jest, już granicę widać. Węgiersko-rumuńską. Rumuńską? Mołdawską, przepraszam. Czy rumuńska? Rumuńska. Dobra, od granicy do tego miasta jest 85. Co jest? O czym zahaczyłem? Bo ja nie wiem. Dobra, po tych muszę przejechać przecież. Nie wiem, czy o coś zahaczyłem, czy nie. Ale muszę cisnąć do tego miasta. 85 km jest od granicy węgiersko-rumuńskiej. Nie, ale to jest Mołdawia chyba. Zaraz sprawdzę zresztą.
Uno momento. Moldavia, tu jest Rumunia, to jest dobra. Nie, Mołdawia. Nie, Rumunia. Nie, Mołdawia. Dobra, walić to. Zostało 64 km. A 2% uszkodzeń. Kurde. Miasto Arad. Będziemy mijać. Mietmalina. Bo co to za dziewczyna? Ruda tańczy jak szalona. Dobra, ciśniemy. Jeszcze 50 km i będziemy na miejscu. Sobie posłuchałem muzyczki, to nie można. Kurde, ciśniemy tę trasę. Ile fabryka da? A jak jeszcze 34 km będziemy się męczyć na tej trasie. Zresztą fajna trasa, mi się podoba. Trzeba długie włączyć, zdecydowanie. I dojeżdżamy już. Oj, synek, kurde, no dobra. My tu zjeżdżamy. W sumie jesteśmy już na miejscu, tylko przyjedziemy tego fifraka. A ty co, odpierdziela ziomek? Jedź, kurde. Masz ograniczenie do 80, a ty się wleczysz 30. Dobra, zjechał. Ja muszę rondo okrążyć. I ciśniemy. Myślałem, że mi się uda. Ale niestety nie udało się. Dobra, oddajemy fracht. Kurde, fajna spedycja. Podoba mi się. Kurde, w krzakach. No tak, i zaczepiłem, bo nie mieli gdzie, kurde, postawić. No lampa, oczywiście.
Nie, nie wyjadę stąd. Nie wiem, po krzakach będę musiał jechać, żeby tu. Źle zebrałem, ja wiem o tym. Zobaczymy, jak ta bestia lampę urwać muszę. Tylko czy się da? Kurde, jak ja tak. Dobra, urwałem tą lampę i wjechałem jakoś. Trudno, źle zebrałem. Tak wyszło. Dobra robota. No dobra, 5591 expa. Ja was zapraszam na kolejny frag. Dzięki wielkie i do zobaczenia.